Witam Was, moi drodzy, bardzo cieplutko w kolejnym odcinku. Oj, nie chodź na drzewo. Z gry Minecraft Sky Bedrock, moi drodzy. Jedynie pomiędzy odcinkami to udało mi się. Zaraz Wam pokażę. Poszerzyć pod spodem platformę, chociaż nie jest pod każdą, bo na środku nie ma jeszcze platformy brukowej, tylko na obrzeżach. O, pięknie, urosła brzoza, pięknie. Także jestem zadowolony. No i tylko tyle zrobiłem tak naprawdę, więc tyle. Co tam dalej bym poszedł? Co to jest? Jestem ciekaw. Zróbmy sobie... O, jedzonko. O, ja no, tam nie było jeszcze dobre jedzonko, ale dobra. Nie ten przycisk. Tak. Zasadzimy sobie kilka krzewów, będziemy mieli co jeść. Dobrze, moi drodzy, zaraz sobie zetniemy jeszcze brzozę i zrobimy... O, mamy 63 slapsy, to nawet się nie będzie trzeba może ich robić więcej, ale zrobimy jeszcze więcej. Zrobimy więcej, to będziemy mieli... Cyk, ślicznie. To pójdziemy sobie zobaczyć... Co ja chciałem zobaczyć? Tamto, co to jest tamto? Bo tą pustynię spierdzieliłem. To już widzieliście w poprzednich odcinkach. Ale wydaje mi się, że... No i wiecie, ja lubię eksplorować, więc zrobimy eksplor, zobaczymy, co będzie dalej. To niech sobie sam pospada. Tak, spadnie tutaj. Dlaczego zostawiam to? Zostawiam to, żeby sadzić tutaj drzewa, bo wtedy... Tutaj będą mi wszystkie saplings, sadzonki spadać, a nie gdzie indziej. Oj, chyba zaraz będzie noc. Dobra, to zróbmy tak, moi kochani, że ja... o, coś dostałem, patyk chyba. Że ja przejdę się tamtą stronę, ale obejrzę z wami dopiero to, jak już będzie dzień, ok? Teraz tylko pójdę powrzucać bruk w tamtą stronę i... Dotrę do tego czegoś i widzimy się nad ranem, moi drodzy, kiedy już będzie można. Albo jak się zbliża, jeszcze nie będzie ciemno, zobaczymy. Moi drodzy, już jestem. Red sand, czerwony piasek. Czy czerwony piasek? Wydaje mi się, że tak. Tak samo jak zwykły piasek, najprawdopodobniej jak coś do niego przyłączę, to spadnie. Dlatego też musielibyśmy odejść, jakoś zrobić to inaczej. Poprzestawiać od spodu, ale ja jestem tak kiepski w tym, nie potrafię. Czy ja mogę to zrobić? O, właśnie. O, rany. To jest tak niebezpieczne. Uff! Nie wiem, co zrobiłem. Nie wiem, jak to zrobiłem. O rany. Aż się cały trzęsę. Huh. Uff! O rany. Czy ja to... Czy ja... Nie. Weź zabierz to. Kucnij. Zobacz, ile ja już postawiłem tam. Tych slapsów. To jest za nisko jeszcze chyba. Jeszcze niżej musiałbym postawić to. O rany. Dajcie mi moment, ja muszę odetchnąć. Moi drodzy, spróbujmy teraz znowu rzucić tutaj wodę i pod ten slab, pod tą półkę, pół blok, dołożyć jeszcze kilka, albo pod ten. I wtedy będę mógł może położyć platformę pod spodem. Mam taką nadzieję. Thank you.
Okej, mamy trochę powietrza. Dobrze, idziemy niżej, niżej, niżej. Okej. O, rany do wody? Uff, ale się udało. Do góry, do góry, do góry. Szybciutko, szybciutko. Powietrza potrzebuję. Do wody? O, rany. Chyba mi się udało. Wow. Słuchajcie, chyba mi się udało. Pod ten slab możemy wejść. Na ten slab. I iść pod spodem, postawić platformę. Uff. Wow. O rany. Trochę się obawiam, ale chyba będzie git. Prawda? Chyba. Okej. Jest. O nie ten. O rany. Teraz tak, cyk. Nie wiem, jakie duże to musi być. O, już przeszedłem. Czyli słuchajcie, moi kochani, ja tutaj sobie teraz zrobię platformę do około tej... To nie jest pustynia chyba, nie? Nie wiem, jak to nazywać. Wow, ale to jest niebezpieczne było. Jestem z siebie dumny. Pierwszy raz taki parkour robiłem, taką zabawę z wodą. Ale jestem z siebie dumny, to co tu dużo gadać. No jeszcze 3 mi zostały, więc... Właściwie 2... O, za mało, bo ja nie wyjdę stąd. O Jezu, będę musiał teraz jakoś sobie poradzić z tym wyjściem stąd. Ale dobra. To mogę sobie zabrać. Tak. To wpadnie do mnie? Tak. Czy to wpadnie do mnie? Nie. Cyk. O, chyba wyrzuciłem. Dobra, ale to wpadnie do mnie. I to wpadnie do mnie. Świetnie. I to wpadnie do mnie. Czy ja mogę teraz sobie... Mogę. Uff! Wracam do domu. Wezmę więcej slapsów. O, tutaj jeszcze bardziej muszę iść dalej jeszcze. I możemy się pobawić z tym piaskiem. No, moi kochani, zobaczcie, platforma pod piaskiem jest już gotowa. Chciałbym najpierw zebrać ten kobłeb i wydaje mi się, że z tego, co pamiętam, to albo te nożyce, shears tak zwane, albo miecz. Dlatego zrobiłem sobie miecz i spróbuję go... O, właśnie. A ten piasek się nie udał? Może tak? O, dobra. Kolejny? Świetnie. Słuchajcie, mamy piasek, mamy linkę jedną i nowe przepisy odblokowano. Świetnie. No i o to chodziło. I o to, moi kochani, chodziło. No brawo.
Wow, super. To co? To i lecimy teraz do naszej bazy z powrotem. Tylko uważaj, żeby nie spaść. Czemu? Okej. Uf. Tam jest moja baza. Lecimy z powrotem. Może. Okej. O, czekaj. O, dobra. Wow. Czyli to mamy zaliczone. Za chwilę będziemy musieli jeszcze skupić się na czymś innym. Na razie tutaj mi w nocy urosło znowu sugar cane, jedno. Cały czas zbieram sobie te owoce, te jagody jakieś, czy jak to się nazywa. Muszę sprawdzić w ogóle, jak to się nazywa. To jedno drzewo mi nie rośnie z jakiegoś powodu. Może coś jest nie tak z tym drzewem. Zobaczcie, to drzewo mi tutaj nie rośnie teraz. Cały czas mam problem z tym drzewem. Dobra, chodzi o owoce. O Jezu, nie sugar cane. Owoce, a dobra. Ale możemy sobie owoc. O! A propos nierośnięcia drzewa. Już rośnie. Sugar cane. Czyli trzcina cukrowa. Okej, jest. Cyk. Ej, gdzie co się stało? Dobra. I tak, niech rośnie. To co? No to zostawiłem sobie w ogóle wszystkie moje narzędzia w skrzynce, bo bałem się, że umrę. Ale jak już jesteśmy, mamy to, możemy się bawić. Teraz tak, linkę zostawię, piasek zostawię. Te patyki tu. Tu mam, a ja jestem głodny, to sobie to zjem. No i musimy jeszcze wziąć naszą książkę zaczarowaną. Właściwie ta książka. Te jagody mi dają tylko po jednym. Słodkie jagody. Więc jeszcze zjemy. Jeszcze nie. Jeszcze jedną muszę zjeść. Wow, ale się chłopak. Chłopak był głodny strasznie. Dobra. Zetnijmy. O, kolejna jagoda. Ała! Zetnijmy drzewo. Może teraz sobie posadzimy drzewo. Jak ono się nazywało? Tropikalne. Żebyśmy może szybko to rozwalę te liście. Przydałoby się żelazo, nie? Przydałoby się żelazo już. I w ogóle moby. A jak się robi mob farm tutaj? Oj, pewnie. Też się pewnie nad tym będę zastanawiał, jak to zrobić. Dobrze. Ała. Okej. Sadzonka jest świetnie. Dobra, to teraz ja bym chciał postawić inne drzewo tutaj. To cały czas się o to rozwalam. Więcej sugarcane'a. Ale też jedzenie potrzebuje. Tylko, że to nie. Akurat to nie musi rosnąć przy tym, nie? Przy wodzie. Także to jest też plus. Ty masz pół blok. Okej. Okay. Sugarcane tu. A to za chwilę przeniesiemy w inne miejsce. O, właśnie. To niech sobie rośnie gdzieś tam, gdzie nie będę za bardzo używał tego miejsca na razie. Czyli tu, tu. Nie ten przycisk, to tu. Dobrze. Dobrze jest. Teraz to jedzonko. Też tu i tu. Świetnie. Dobra, ciebie muszę omijać wielkim łukiem. Wracamy po sadzonkę drzewa tropikalnego, które zasadzimy. W tym miejscu. No i git. I brawo. I teraz książeczka nasza zaczarowana. Poczytajmy sobie. Co my odblokowaliśmy już? A więc Invented Gravity. Visit in mine the desert island. Czy my to możemy jako desert island? Ja bym to zrobił, że to jest complete.
Bo to było Desert Island, prawda? Chociaż może nie Andu. To nie było jednak Desert Island, to był jakiś inny island. Let's Sail. Ja wiem, co to jest. To jest trzeba Ocean Island. Visit the Ocean Island and pick up the kelp plant. Okej, to wydaje mi się, że tam widziałem wodę. A zobaczmy inne rzeczy. Winer, nie mam jeszcze. Zombie Slayer, to jeszcze nie. To teraz... Tropikalne, my to zrobiliśmy. To jest complete. Dobrze, następnie Boreal Forest. Byliśmy na tajgę? Byliśmy. Mamy sapling? Mamy. Czyli to też jest zrobione. Strand in the sky. Co to jest? Ojeja. Magical Forest? Visit Beach Island. Obtain Beach Sapling. Też mamy. Też to zrobiliśmy. Sakura Island. To jeszcze nie byliśmy. Underground Garden. To są rzeczy, które trzeba zrobić. Spoko. Świetnie. No to mamy już kilka rzeczy zrobionych. Teraz ja bym poszedł sobie. A tam jeszcze trzeba iść. Jeszcze trzeba iść na Sakurę. I tam. A więc wszystko powolutku, na spokojnie zrobimy. Świetnie. Dobra, to książkę ja zostawiam. I zróbmy sobie łódkę. To drzewo zostawiam. To zostawiam. I to zostawiam. Dobrze, ja bym sobie zrobił łódkę. A, drzewo zostawiłem. To nie tak. Miałem zabrać. Miałem zabrać. Zrobić sobie takie. O. I gdzie jest łódka? Tu jest łódka. Wziąć jedną łódeczkę. Odłożyć to. Odłożyć to. Porobić więcej slabsów. Cyk. Nie wiem, czy to starczy. Możliwe, że starczy. Chyba, że sobie jeszcze pokupimy trochę. Kilka. I pójdziemy na wodę. Czy tam będzie kelp? Do kelpa trzeba mieć chyba się tą łopatę, prawda? Tak mi się wydaje. Dobra. To zróbmy to w ten sposób. To na razie odłożę. Albo wezmę. Uff, dobrze jest. Dobrze jest. Już noc. Naprawdę. Rany. Szybko ta noc nadchodzi. A dzień strasznie wolno idzie. Cóż, poczekam do rana. Bo nie chcę tego robić. Czy tak, ja przejdę się na tą wodę, ale poczekam do rana, bo się tam wtedy jeszcze wodniki szuwarki, zombie, czyli wodne, się zespołnują pewnie na tej wodzie. Także moi kochani, ja biegnę do tej mojej platformy, którą zrobiłem. Tam postawiłem pochodnie, więc nie powinno się nic zespołnować. I nad ranem ruszamy w kolejną podróż. Dobra, moi drodzy, jestem już przy wodzie. I pytanie, czy ja mogę tam już skoczyć do tego, czy postawić łódkę już? Dobra. I teraz łopatą, czy czym się ten kelp rozwalał? Co ja zrobiłem? O rany. Czy ja teraz mogę tam... Ups! O Jezu, co się stało? Dobrze, że tego kelpa trochę wziąłem. O rany. Co ja zrobiłem? O rany. Ale dobrze jest. Łódkę zostawiam. O. Wracam do domu. Ojeja.
Co ja zrobiłem? Napiszcie mi w komentarzach, co ja zrobiłem takiego, że to się zawaliło znowu. Uderzyłem to, i to nie miało stabilizacji. To był piasek? Może? Ale dobrze, że mam chociaż kawałek wodorostów. Mogę to rozrosnąć, prawda? Jak zrobię więcej wody. Jakieś dno, a może postawię tam jakieś, sam swoje dno jakieś. Bo na czym kelp rośnie? Na piasku czy na zwykłej ziemi? Nie wiem. Uff, ale dobrze jest. Dobrze jest, moi kochani. Wszystko działa jak należy, chyba. Chyba, że znowu... No nie, no myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że jest okej. Okay. Uff, dobra. Postawmy... bramę, żeby nie spaść. Tam woda poleciała w dół. Ale windę mamy przynajmniej, taką naturalną. Dobrze jest, dobrze jest. Dobrze. Jedzenie nie rośnie? Powolutku rośnie. Sporo głodny jestem. O! Świetnie. Dobra, moi kochani. Jest progres. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc możemy zaznaczyć w książeczce naszej, że zrobiliśmy kolejny achievement. Czyli dotarliśmy do wody. Kelp plant. Zrobiliśmy to. Complete. Świetnie. No brawo ty. Teraz trzeba będzie gdzieś poszukać mountain climber albo... co to jest? Mushroom Island. Tego nie widzieliśmy jeszcze. Lions and Giraffes. Tu musimy iść do akacjowej. Ja wiem gdzie jest. Old Tree. To... chyba też byśmy dali radę zrobić. Tak. Tu jest akacjowa, czyli już niedługo możemy tam się udać. Do Cherry Blossom też możemy się udać. Brawo. Napiszcie mi w komentarzu, co to było. Co ja zrobiłem, że tak się zadziało. Dobrze, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie was do tego zachęcam, moi drodzy. No i czekamy. Czekam na wasze komentarze i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.